Cześć, tutam Tomek z motokontrolera. Witam wszystkich w serii Okiem Eksperta. W dniu dzisiejszym dla was przygotowałem materiał z moich ostatnich oględzin. Zaczynamy. Test Maxi, tym razem Audi A3, samochód z 2017 roku, 20 TFSI, 223 konie mechaniczne, samochód aktualnie przejechał tylko 78 tysięcy km jest wyposażony w napęd 4, jest już obecnie zarejestrowany w kraju i wyceniony na kwotę 86 tysięcy złotych. Tutaj, jak widzicie, ogłoszenie <laughs> mamy na dość takim popularnym portalu społecznościowym. Co mamy jeszcze w ogłoszeniu? Jakie dane zawarł sprzedawca? O czym raczy nas poinformować? Oczywiście dane samochodu. Dodatkowo, że samochód jest używany na co dzień. Obecny właściciel posiada go 2 lata samochód jest oczywiście niezawodny super wyposażony, podał numer WIN Okej, okay, myślę mam numer WIN jakieś informacje wstępnie, coś sobie może sprawdzę no po numerze WIN bardzo łatwo tutaj było e, dość e, fajną historię sobie wyciągnąć tego auta samochód był sprowadzony ze Stanów e, widzimy jakie ma uszkodzenia, no powiem szczerze po zdjęciach patrząc na te zdjęcia z aukcji no ten samochód był bardziej rozebrany niż uszkodzony. No, pirotechnika w porządku, poduszki nie wyszczeliły, całe auto w porządku. No rozebrany przód, o co chodzi? Co tam było uszkodzone, co się z tym autem działo, jak to zostało naprawione? Jak widzicie, no zdemontowany zderzak, zdemontowane lampy, chłodnice, tutaj grill tego. Maska, błotniki, wszystko jest na swoim miejscu. Stoi równo, koła są. Nie jest źle. Silnik widać, że jest cały, nie jest na pierwszy rzut oka przynajmniej z tych zdjęć, żeby coś z nim było nie tak. No, ale oczywiście, pojadę na miejsce, wszystko sprawdzę, wszystko zweryfikuję. Mam już pogląd, wiem na czym się najbardziej skupić. No, oczywiście, oglądam wszystko skrupulatnie i tak dalej, bo jeszcze różne przygody mogły mieć miejsce wcześniej. Mógł samochód być uszkodzony również w transporcie. No, różne rzeczy się zdarzają. Sami wiecie, jeżeli nas oglądacie, obserwujecie, to wiecie, jakie są historie nieraz. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Okej, okay. umówiłem się ze sprzedawcą. No niestety obecny właściciel nie mógł być obecny przy oględzinach. Udostępnia samochód mi jego mama. No nie ma zbyt dużo wiedzy. No, Natomiast jestem w ciągłym kontakcie telefonicznym z właścicielem, ze sprzedawcą. Więc, jeżeli jakiekolwiek mam pytania, niejasności, zawsze mogę do niego zadzwonić. Mówił, że nie ma najmniejszego problemu. Bardzo chętnie na wszystkie pytania odpowie. Więc fajnie podchodził do tematu sprzedaży. <laughs> ok, kontrola zewnętrzna. Lecimy z checklistą, Tak jak wspomniałem, z Maxi. Co nam wyszło? No tutaj samochód ogólnie można powiedzieć, że w oryginalnej warstwie lakierniczej, no poza tym przodem, czyli mam tutaj na myśli zderzak, była polakierowana maska i były polakierowane dwa, oba przednie błotniki. Tutaj poza tym, no wiadomo, sprzedawca był tego świadom, wiedział w jakim stanie, on jest pierwszym właścicielem w kraju. Samochód przywiózł uszkodzony, sam go tutaj naprawiał, więc nic tego nie, nic nie ukrywał, o wszystkim poinformował. Był świadom, w jakim stanie auto było i jak wygląda obecnie, jak zostało naprawione. Z takich wizualnych oględzin, to na pewno mankamenty na przednim oraz na tylnym zderzaku. Mam tutaj na myśli na przednim zderzaku, tak. Nie do końca jakiś to fachowiec chyba malował, bo tak było widoczne jakieś zacieki, były widoczne wtrącenia, no i na tylnym zderzaku były jakieś uszkodzenia takie, no ciężko powiedzieć, czy to transportowe, czy tam powstałe na miejscu jeszcze. No tutaj sprzedawca też nie potrafił udzielić odpowiedzi na to pytanie. Co do wnęk, wszystkie jak najbardziej w porządku, bez uszkodzeń. Oczywiście na lakierze jakieś drobne ryski, jakieś drobne obicia, jakieś zapraweczki, wgniotki. Tutaj co do wgniotek, to przede wszystkim drzwi tylne lewe oraz na tylnej klapie. Nic strasznego, natomiast no jakieś takie historie miały miejsce. No Wiadomo, auto ma swoje lata, ma jakiś tam przebieg, był użytkowany, no miało jakieś przygody, zdarza się. Nie bije to mocno w oczy, jest OK. Troszeczkę takie zastanowiło mnie pęknięcie na dachu. Tutaj jak mamy dach szklany, to tutaj mamy takie wykończenia. Takim, jakby powiedzieć, to jest tworzywo. I tutaj było z lewej strony, nad szybą, między szybą czołową a tym szyberdachem, takie właśnie taka rysa, takie pęknięcie. No tutaj zrobiłem zdjęcie, żeby to udokumentować. Ciężko powiedzieć, czego i jak to powstało. No tutaj sprzedawca powiedział, że samochód już z takim no, z mankamentem przyjechał. To było z lewej strony. Ok, szyby w oryginale, poza czołową. Czołowa została wymieniona, jest to zamiennik. Co do pozostałych szyb, są wszystkie w oryginale, znakowane logiem producenta. Natomiast tutaj takie troszeczkę zastrzeżenie: no, wszystkie szyby są przyciemnione folią. Może troszeczkę być przegląd z badaniem technicznym. No, zależy, może być też, przegl... może być też problem podczas kontroli policyjnej. Możemy czasem pozbyć się dowodu, bo jak wiecie, tutaj tych szyb przednich. Nie możemy przyciemniać, nie możemy ruszać. No, chyba że neutralną folią, bezbarwną, no to wtedy ok. W innych przypadkach, jeżeli ta wartość przekracza dopuszczalną, niestety kończy się to mandatem. Ok, co dalej? Tutaj poza tym opony wielosezonowe. Z 2020 roku na felgach aluminiowych 18-calowych, felgi z normalnymi jakimiś takie śladami eksploatacji, jakieś drobne takie obtarcia. Nic strasznego, jakieś krawężnikowe przygody. Natomiast nie jest to nic takiego, żeby kwalifikowało się już do renowacji do naprawy. Jest OK. Tyle z zewnątrz. Ogólnie samochód z zewnątrz można powiedzieć, był przygotowany pod moje oględziny, był czysty, umyty. Oględziny wykonaliśmy na stacji, więc. Fajnie, bo już pora wieczorna. Mieliśmy tam dobre oświetlenie, mieliśmy dobre warunki, można było fajnie porobić zdjęcia i oglądać sobie samochód. Ok, kontrola wewnątrz. Tak, jak sprzedawca tutaj wspomniał, no samochód użytkowany na co dzień, więc jakieś normalne ślady eksploatacji. Systemy i urządzenia jak najbardziej sprawne. Yy, no jakieś drobne ryski, jakieś drobne takie, no, można powiedzieć, ślady użytkowania na elementach plastikowych, na tapicerce. No, no normalne, no kurczę, samochód ma prawie 80 tysięcy, ma parę lat. No, natomiast nic to nie jest takiego, żeby coś było uszkodzone, pęknięte, zerwane. No, takich mankamentów tutaj w środku nie dostrzegłem i takich mankamentów tutaj e, nie ma. Pokrycia siedzeń przednich, jak i tylnych bez uszkodzeń, z normalnymi śladami eksploatacji. Natomiast naprawdę wyglądają ładnie, było pilnowane, było e, dbane. Światła pojazdu w porządku, pasy w porządku, tutaj pas kierowcy delikatne jakieś ślady zmechacenia, nic strasznego, ale widać było, że chyba ktoś tam gdzieś kiedyś jeździł na tym pasie. Kierownica, pedały, gałka z normalnymi śladami eksploatacji, nie były odświeżane, nie były wymieniane, nic tu nie było kombinowane, adekwatnymi do rocznika, adekwatnymi do przebiegu. Z takich mankamentów tutaj, jeżeli mam się już czepiać, no to jak w większości przypadków samochody ze Stanów dotarł jeden kluczyk. Owszem, zdarzają się, że są mamy dwa, natomiast no, w większości przypadków niestety gdzieś te klucze giną, no tutaj albo ich nie dają, no w tym przypadku tak było, no mamy tylko jeden kluczyk do auta. Ok, komora silnika, komora bagażnika. Wygłuszenie tutaj maski w porządku, płyty eksploatacyjne również jak najbardziej ok, rozruch był wykonywałem na zimnym silniku, Samochód nie był wcześniej e, przepalany, nie był jeżdżony, tak jak wspomniałem. Obecny właściciel e, nawet nie przebywał na miejscu. Nikt tym samochodem inny nie jeździ, nie użytku jego, więc samochód stał od dobrych tam paru e, dni nieużywany. Więc rozruch wykonywałem ja na zimnym silniku. Samochód naprawdę zachowywał się poprawnie, rozruch był jak najbardziej ok. Jakieś żadne niepokojące odgłosy nam tutaj nie dochodziły do. Wnęcza. Co poza tym, komora silnika nie była jakoś odświeżona, nie była myta i przygotowywana z normalnymi tutaj, można powiedzieć, zakurzeniami i śladami. Nie dopatrzyłem się również żadnych jakichś tutaj nieprawidłowości. Mam na myśli tutaj jakieś wycieki, jakieś zapocenie i tak dalej. Co do rozrządu, rozrząd jeszcze fabryczny. Co do serwisu olejowego, serwis olejowy wykonywany w lutym 2023, przy przebiegu 63 tysięcy, więc mamy jakieś 15 tysięcy na oleju zrobione, no, kwalifikuje się do wymiany, trzeba by było sobie e, wymienić. Tutaj dodatkowo otrzymałem informację, że w 2022 został wymieniony akumulator, bo już nie domagał, czyli rok po sprowadzeniu, ten akumulator no niestety nam już padł, czyli jak widzicie 4 lata fabryczny wytrzymał i się posypał. Osłony całe i kompletne, oczywiście tutaj ślady demontażu na masce, na przednich błotnikach, na pasie, na lampach i tak dalej. Samochód był składany, był ten przód zdekompletowany, więc te elementy zostały poskładane. Natomiast lampy są fabryczne. Tutaj nie mam jakichś zastrzeżeń. Osłony są całe i kompletne. Co do bagażnika, w porządku. Kompletne fabryczne wyposażenie tutaj mamy nawet dojazdówkę. Z normalnymi śladami eksploatacji, natomiast wygląda naprawdę bardzo ładnie. Co do jazdy. No, jak najbardziej powiem szczerze, na plus. No, ktoś może powiedzieć: No, prawie nowy samochód. No nie no, co to tutaj mamy? Samochód ma niecałe 80 tysięcy kilometrów, więc nie ma się za bardzo czego czepiać, no faktycznie powiem szczerze jazda jak najbardziej na plus, samochód bardzo fajnie przyspiesza, utrzymuje to jazdy skrzynia automatyczna bardzo dobrze chodzi, nie przeciąga nie ma żadnych szarpinięć nie gubi się, był wykonywany serwis olejowy przy przebiegu 60 tysięcy kilometrów więc fajnie, na duży plus, bo sami wiecie trzeba te skrzynie pilnować Poziom hałasu, jak najbardziej ok, pod względem zawieszenia, żadnych jakichś niepokojących odgłosów, nic tutaj nie dobiegało do, do środka. Samochód się fajnie i pewnie prowadził. Co do układu hamulcowego, również nie było jakichś odgłosów nie było żadnych bić na układzie kierowniczym, jakichś pisków, tarć i innych takich historii. Więc jazda jak najbardziej ok. Na stacji kontroli pojazdów od spodu. Powiem szczerze, fajnie to nawet zrobili, bo poskładali to jak należy. Spód, jak wiecie, no dość mocno tutaj zabudowany, natomiast wszystkie osłony na swoim miejscu. Nie dopatrzyłem się żadnych wycieków, natomiast no tutaj wiadomo, no ktoś może powiedzieć, no zabudowane to jest dość mocno, no co tam zobaczyłem. No nie? Na ile mogłem, podchylałem, gdzieś tam pozaglądałem, podoświetlałem sobie, nie dopatrzyłem się nic. Trzeba by było te osłony demontować, żeby mieć stuprocentową pewność. Natomiast no, skoro tutaj z góry i tutaj na ile mogłem dopatrzyć się, te osłony również były też suche, tutaj wyglądało to wszystko jak najbardziej ok. Amortyzatory również suche, bez uszkodzeń, bez wycieków. Tarcze klocki częściowo zużyte, natomiast nie kwalifikują się w tym momencie jeszcze do wymiany. Jakieś naloty korozyjne, głównie na elementach stalowych zawieszenia w tylnej części, gdzieś tam na układzie wydechowym no auto jest dość świeże, no wiadomo już jakieś takie rzeczy gdzieś już się pojawiają, coś się dzieje gdzieś kiedyś można by było coś pomyśleć jeżeli ktoś by się zdecydował na zakup no to gdzieś to sobie zabezpieczyć, żeby to dłużej wytrzymało żeby to w miarę wyglądało, żeby ta ruda się że tak powiem, nie panoszyła tam nam natomiast na ten moment wygląda to dobrze, opony wielosozonowe, równomiernie zoszyte, nie mam tutaj zastrzeżeń po jeździe testowej po stacji diagnostycznej samochód podpiąłem pod komputer diagnostyczny, nie było tutaj żadnych błędów w głównych sterownikach jak silnik, skrzynia, ABS, poduszki, moduł komfortu, było czysto, fajnie, na plus, żadne komunikaty również na desce nam się nie pojawiały, więc tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Co do dokumentacji, no niestety tutaj podczas oględzin nie, nie miałem żadnej dokumentacji. Skonsultowałem się tutaj ze sprzedawcą, no sprzedawca powiedział, że owszem, prowadzi dokumentację, ma wszystkie rachunki, ma wszystkie faktury, ma zdjęcia, wszystko od 2021 roku, kiedy ten samochód sobie sprowadził do kraju i od kiedy go użytkuje, więc fajnie. Natomiast no nie miał tego na miejscu, powiedział, że jeżeli klient będzie zainteresowany, to oczywiście całą tą dokumentację udostępni, przekaże. No bo tutaj jest ta historia znana, natomiast to, co było wcześniej, no nie wiemy. No, sami wiecie z doświadczenia ze Stanów z tą historią, no to tak ciężko, żeby cokolwiek, nawet gdzieś tam kiedyś, no, za bardzo ta historia nie znana. Jeżeli ktoś tam serwisował, czasem coś tam waso mamy, czasem w jakimś tam, jak nam się uda coś rozkodować, no to coś tam jest. Natomiast, no w tym przypadku, no tutaj tej dokumentacji wcześniej nie było. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Dobra, omówiona czaglista warto czy nie warto. Powiem szczerze, że dla mnie samochód godny polecenia. Wiadomo, zaznaczyłem tutaj polecenie warunkowe, bo nie wiem, jakie oczekiwania ma nasz klient. Natomiast myślę, że jest tego świadom, yy, jakim ten samochód był w stanie, yy, bo sprzedawca mnie poinformował, że o wszystkim mu powiedział i informacje mu wstępne przekazał. Natomiast dla mnie samochód jest godny polecenia. Dlaczego? Powiem szczerze, że tak. Te uszkodzenia, które miały miejsce, to nie były straszne jakieś uszkodzenia. Bardziej ten przód był wyrozbierany. Nie wiem, o co to chodziło. Może przez ubezpieczyciela, może chodziło o o kasę, żeby lepszą wyciągnąć, ciężko mi powiedzieć, natomiast no co, trzy elementy lakierowane tutaj, no cztery, no bo zderzak, maska, dwa błotniki, natomiast bez jakiejś tam ilości szpachli i tak dalej, no można było to troszeczkę lepiej polakierować, mam tutaj na myśli ten zderzak, bo on trochę tak słabo został polakierowany, natomiast cały samochód, reszta w oryginale, Dokumentacja no, serwisowa tutaj w kraju jest prowadzona. Sprzedawca tutaj nic nie ukrywał, wszystkim nas informuje. Samochód ma fajny przebieg, bardzo fajne wyposażenie. Technicznie jest bez najmniejszych zastrzeżeń. No dobra, powiecie, no szyby, no ale to jest 15 minut roboty i, 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 i tych szyb już nie mamy przyciemnionych. Auto ma owszem, ma 7 lat, 78 tysięcy kilometrów, no ale natomiast na pewno jeszcze komuś długo, długo posłuży. Fajnie, że, że były zrobione serwisy olejowe w skrzyni, w silniku i tak dalej. Było to pilnowane. To, co trzeba było zrobić, jest zrobione, jest powymieniane. No, na ten moment myślę, że auto nie wymaga jakiegoś. Wkładu finansowego, no, zmienić sobie, zrobić sobie serwis olejowy i myślę, że można cieszyć się jazdą. No, jeżeli ktoś nie jest zwolennikiem opon wielosezonowych, no to kupić zimówkę i ewentualnie sobie kupić jakieś tam lato. Natomiast myślę, że takie zimy jak mamy, no to dałoby radę na tej wielosezonówce pojeździć. Takie moje zdanie. Zgadzacie się ze mną? Wypowiedzcie się bardzo proszę w komentarzu. Zachęcam do komentowania. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz. Subskrybujcie nasz kanał. Bo wiem, że nie wszyscy subskrybujecie, a oglądacie. Zachęcamy do subskrypcji. Będziecie dostawać powiadomienia. Bo nie tylko na YouTube się udzielamy, również na innych portalach społecznościowych, więc również zachęcam do oglądania różnego rodzaju treści, różnego rodzaju materiały, nie tylko Okiem Eksperta. A ja Was pozdrawiam. Zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Na razie cześć.